Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Zobaczcie, co tutaj mam dzisiaj dla Was. Jako że mieliśmy koniec miesiąca, którym był maj, przyszedł czas na ulubieńców, na 5 roślin, które wybrałam, ponieważ zaskoczyły mnie bardzo pozytywnie, ponieważ często do nich zaglądałam, lubiłam na nie patrzeć, lubiłam je oglądać, a ich hodowla tutaj w moich czterech ścianach sprawiała mi dużo radości. Wyjątkowo dużo radości, bo oczywiście wszystkie roślinki uwielbiam. Przejdźmy sobie teraz do pierwszej rośliny. Będzie to na pewno starzec, którego pokazywałam Wam przy okazji ulubieńców lutego. I tutaj, moi drodzy, ten starzec jest 500% większy. Naprawdę on się rozrósł niesamowicie. Uwielbiam te zielone kuleczki, naprawdę uwielbiam. Nie ma tutaj lepszego słowa. No może mogłabym jeszcze powiedzieć, że je kocham. Są przepiękne, jest to dla mnie zjawiskowa roślina, jedna z moich ulubionych i jeszcze go będę tutaj jak najbardziej zagęszczała. Będę go sobie hodowała jak najdłużej. Na pewno go też będę sobie rozmnażać. Przyjdzie czas, aby kilka jego pędów znalazło się u mnie w hydroponice. Kolejna roślinka, która tutaj jest na widoku, to, moi drodzy, zielistka Boni. Jest to taka dwusadzonkowa roślinka, pobrana z większej rośliny matecznej jako bardzo malutka. Natomiast rośnie fantastycznie tutaj u mnie na wyspie w kuchni. Bardzo mi się podoba oczywiście w terakotowej donicy ten efekt, jaki ona tutaj tworzy i jak ta zieleń się tutaj z tym pomarańczowym kolorem komponuje. Jest to sadzonka od mojej mamy i słuchajcie, moja mama kiedyś dostała właśnie taką zielistkę Boni, którą kupiłam na zielonym parapecie i właśnie mi zrobiła taką sadzoneczkę. Także jest piękna, jest fajna, niech rośnie gęściutka. Tutaj ten liść mi dotykał ziemi, no ale tak się zdarza, to namiastka natury w domu. Natomiast tutaj piękne młode listki sobie cały czas sobie wypuszcza. Kolejna teraz z tych mniejszych roślinek jest to z roślicha. Mamy tutaj syngonium neon robuste z tymi różowymi liśćmi, która jeszcze zimą w oknie południowym w ogóle różowych liści nie miała, ponieważ miała za dużo słońca. Wszystkie liście wychodziły jej takie blade. Natomiast teraz po przestawieniu w okno zachodnie, które jest osłonięte od pewnego momentu drzewami, czyli to światło słoneczne jest takie przefiltrowane przez drzewa, nie jest takie ostre, ma ilość światła idealną, no i przepiękne listki tutaj produkuje, pełne różu. Tutaj widzicie nowy też różowy. Bardzo tą zroślichę polubiłam. Jest fajna, efektowna. Ja ją też hoduję tutaj od takiego mikromaluszka z zielonego parapetu, także ona mnie tu fajnie zaskoczyła tymi pięknymi wybarwieniami w maju. Słuchajcie, tego giganta nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Ten gigant u mnie od Mikołajek, bo to jest mój prezent ode mnie dla siebie na Mikołajki, wypuścił właśnie tutaj tego ogromnego liścia. Wypuścił tego tutaj ogromnego liścia, który się nie mieści w kadrze. Ten liść też jest tutaj u mnie wypuszczony. Ten młody przyrost też już, o, też tutaj już sobie ładnie rośnie. Widać, te trzy liście są takie jasno zielone. Jest to Sansevieria obytriana Dragon. Moja ulubienica spośród moich Sansevierii. Zobaczcie sobie, jakie te liście są piękne, duże. Co jeden, to po prostu większy. Tutaj robię troszeczkę oddalę kadr. O, ten sięga aż tutaj, także niezły potwór mi tutaj rośnie, prawdziwa smoczyca. No i ja sobie tutaj tej rośliny naprawdę doglądałam bardzo skrupulatnie i z ogromną przyjemnością właśnie sobie patrzyłam, jak ona mi w maju tak pięknie, przepięknie rosła. Moi drodzy, piątą roślinką zdecydowanie godną uwagi jest oto Tarafidowora tetrasperma. Zobaczcie, jak ona pięknie, po pierwsze, wygląda. Jest taka gęsta. To ulistnienie jest takie, wiecie, nie ma takich wydłużonych węzłów, tylko faktycznie te liście tutaj no, dają czadu. Ona była ucięta w tym miejscu, tutaj. I ruszyła mi z czterech, wyobraźcie sobie, oczek aktywnych. Zobaczcie, jakie już te liściory są ogromne. Tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi liść, tutaj jest, tu jest trzeci i tam jest czwarty.
Także pięknie się tu zagęszcza. Mało tego, zaobserwowałam, że ten dzikus, demon wzrostu, już tutaj też jeszcze wypuszcza, aktywowała jedno oczko. Tu jeszcze kolejne oczko, to już jest szóste aktywne oczko, z którego chyba puści pędy. Po drugiej stronie widzę też szóste. Łącznie naliczyłam tutaj tych oczek 7, które tutaj po cięciu się aktywują powoli. Nie wiem, czy te dolne też ruszą, ale naprawdę niesamowicie ta roślina mnie zaskoczyła tempem wzrostu. Ja wiedziałam, że ona się ładnie rozkrzewia, ale że aż tak, no to jest szok. Mam od niej ucięty szczyt i będziemy ją też jeszcze dodatkowo niedługo zagęszczać tutaj z tej strony. Ja tą roślinkę mam z Jungle Boogie, także kupiłam już ją z dużymi, ładnymi liśćmi. O, te 3 liście tutaj są najstarsze, troszkę to po nich widać. Natomiast reszta już jest wypuszczona u mnie, no i po cięciu tutaj ten najnowszy liść na czubku i 3 dodatkowe dookoła. No to jest coś po prostu niesamowitego. Uwielbiam tą roślinę za łatwość w uprawie i za szybkość wzrostu. I tak, moi drodzy, prezentuje się moja wspaniała piąteczka z miesiąca maja. Mam nadzieję, że te roślinki Wam się spodobały, że obejrzeliście sobie roślinny film do herbatki, do kawki. Chwilkę odpoczęliście. Mimo że czerwiec przywitał się z nami chłodną pogodą, to teraz już się zaczyna prawdziwe lato. Także ja Wam życzę jak najwięcej tego słoneczka. Koniecznie dawajcie znać w komentarzu, czy macie te rośliny, jak Wam one rosną i jak tam Wasze wiosenne przyrosty. Kalendarzowo wiosna nam się za chwileczkę kończy. Przyjdzie czas lata i będziemy teraz ochraniać te rośliny przed nadmiarem słońca, żeby nam się nie paliły. Zostańcie ze mną, moi mili, poprzez naciśnięcie subskrybuj, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Jest w planach bardzo dużo odcinków na czerwiec, co najmniej kilkanaście. Mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować, a tymczasem życzę Wam przyjemnego popołudnia lub też wieczoru, w zależności kiedy uda mi się wrzucić ten filmik. Trzymajcie się cieplutko, niedługo kolejne przesadzanie i się zobaczymy. Pa, pa! Thank you.